Hej, witam Was na kanale Semika. Zapraszam Was dzisiaj na haul lumpeksowy, w którym pokażę Wam między innymi bluzki. Tak naprawdę, jakbym miała podsumować te zakupy, to co Wam tutaj pokażę nie kosztowało mniej więcej niż 13 zł, także jeśli jesteście ciekawi, co to takiego było, to zapraszam serdecznie do filmu. Ale tak naprawdę nie była w moim rozmiarze. Natomiast kiedy ją przymierzyłam, okazała się całkiem fajna. Jest to materiał taki imitujący troszkę zamsz, jest bardzo mięciutki i jest to rozmiar L. Jak widzicie, z takim modnym dosyć wiązaniem. Pomyślałam sobie, że nawet jeśli nie będę tej bluzki nosiła, to coś sobie z niej zrobię, albo ją przerobię, albo nawet wykorzystam po prostu ten sznureczek jako choker, bo to też może być fajny pomysł. Rozmiar to jest L-ka, ale myślę, że całkiem fajnie wygląda i no, ma bardzo przyjemny materiał, który taki jest milusi, więc myślę, że będzie fajnie mi się to nosiło. Także ta bluzeczka, słuchajcie, kosztowała mnie jedyne 2 zł, z czego bardzo się cieszę, bo była to bardzo niska cena. Następna bluzka pochodzi ze sklepu Mango i jest to bluzka troszeczkę taka oversize'owa, ale i jednocześnie asymetryczna. Z przodu ma troszeczkę krótszą część, natomiast z tyłu jest nieco dłuższa, ma kieszonkę, jest to rozmiar M, ale bym powiedziała, że to jest takie duże M. Fajnie się prezentuje i jest też w podobnym kolorze jak ta bluzeczka wcześniejsza, taka ze złotą nitką. Bardzo fajna i bardzo fajnie się prezentuje do jeansów czy nawet do spódniczek, bo przymierzałam, także jestem z niej też bardzo zadowolona i ona kosztowała mnie, słuchajcie, uwaga, złotówkę, bo to było w ostatni dzień właśnie wyprzedaży, także naprawdę uważam, że warta swojej ceny, nawet i więcej warta, za więcej też bym za nią zapłaciła. Pokażę Wam coś bardziej eleganckiego. Jest to bluzka z takim tutaj jakby krawacikiem do przewiązania. Ona jest naprawdę, wydaje mi się, bardzo urocza, natomiast niestety jest, no może nie to, że dla mnie za mała, ale mogłaby być kapeczkę po prostu większa. Z przodu wygląda fantastycznie, bo jak zawiążę ten krawacik, no to podoba mi się to i to jest taka bluzka, która może być noszona jako elegancka, ale może być też noszona na co dzień. Natomiast z tyłu troszeczkę gdzieś tam obciska za bardzo moje ciało. Natomiast myślę, mam taką nadzieję, że wkrótce będzie na mnie dobra, więc kupiłam ją i ona też kosztowała niedużo, bo kosztowała, o Jezu, chyba 50 groszy, słuchajcie, bo ona na wagę była no bardzo, bardzo leciutka, taka z taki lejący materiał, wyobraziłam ją sobie po prostu do pracy. Ona ma, słuchajcie, teraz może to wygląda jak prześwitujące, ale ona ma pod spodem tutaj z przodu taką podszewkę, która właśnie nie prześwituje, przy której nie widać stanika, więc to też mi się podobało i pomyślałam, że to może być fajna bluzka właśnie do pracy, jakaś taka, wiecie, biznesowa. Wydaje mi się, że też taka jest uniwersalna, także nie wyjdzie tak szybko z mody, przynajmniej taka jest moja opinia, bo dla mnie, wiecie, paski i groszki, jakieś kropeczki to są takie uniwersalne, klasyczne. Powiem Wam, że generalnie postawiłam trochę na taką klasykę, postawiłam na coś takiego bardziej eleganckiego, w kolory takie delikatne albo całkiem jasne, właśnie raczej nie ciemne. Tutaj chyba jedną tylko bluzkę, którą Wam wcześniej pokazałam, może się zobaczyć w kolorze czarnym, a tak to jest wszystko biel albo jakieś beże. I właśnie pierwsza taka biała bluzeczka to jest coś fantastycznego, taka mgiełka, coś oczywiście pod co trzeba nosić jakiś top, czy jakiś crop top, żeby po prostu nie prześwitywało, ale wydało mi się to naprawdę niesamowicie takie, wiecie, frywolne, takie letnie, bardzo mi się spodobało i za tą bluzeczkę, słuchajcie, zapłaciłam również złote 50 zł, bo to też nie było na jakimś dniu dostawy, tylko już gdzieś w pewnym momencie, kiedy ta cena była niższa. Bardzo mi się spodobała i ona ma też fajny, biały, niesprany, niezżółknięty tak naprawdę kolor, gdzie przy białych kolorach no trzeba na to zwracać uwagę, bo często takie rzeczy można właśnie brzydkie znaleźć. To uważam w ogóle jest hit, naprawdę podobała mi się bardzo ta bluzka. Ona jest z takiego dziwnego materiału, bo niby jest to bawełna, ale tak naprawdę tak, 100% koton, a ja ją w ogóle pokazuję Wam na lewą stronę, więc prawo dla mnie. Teraz ją wywrócę. Okej, jest już i prawa strona. Ta bluzeczka to jest taki styl jakby boho, ona jest taka właśnie oversize'owa, ale fajnie kształtuje figurę. Wydaje mi się, że ten materiał no, jest taki troszeczkę jakby z lnu, chociaż to jest bawełna, to on po prostu w dotyku jest jak len. Trochę się gniecie i to jest jej minusem, ale wygląda fantastycznie. I też ma właśnie tutaj te sznureczki, naprawdę bardzo mi się ona spodobała i już nie pamiętam w sumie ile za nią zapłaciłam, ale też niewiele. Słuchajcie, boję się, że się pogubię zaraz w tych moich zeznaniach, powiedziałam, że 13 zł i kto liczy w ogóle ile tutaj tych złotówek już wydałam, ręka w górę.
Także no, ta bluzeczka też dużo mnie nie kosztowała, a uważam, że też jest przepiękna, kolor biały, nie szary, nie jakiś żółty, także super. Teraz dwie ostatnie rzeczy i są to nadal jasne, że klasyczne albo eleganckie. Zaczniemy może od tego właśnie takiego bardziej klasycznego. Jest to po prostu biały t-shirt i właściwie nie wiem jakiej on jest firmy, ale domniemuję, że jest to firma bardzo dobra, ponieważ ta bluzka, no wstyd się przyznać, ale ma spraną całkowicie metkę, więc musiała być mocno eksploatowana, a nadal uważam, że jakość tego materiału jest fantastyczna. Ona się super układa na ciele i w ogóle taki biały t-shirt, no uważam, że każda kobieta powinna mieć. Ja się przekonałam ostatnio do tego. To nie jest taka czysta biel, słuchajcie, ale to też nie jest taka brudna, w sensie sprana, wyeksploatowana biel. To nie o to chodzi, tylko po prostu ona, wydaje mi się, że fabrycznie nie była taka super biała, taka była przełamana troszeczkę takim beżem, ale fantastycznie wygląda, ma tutaj z tyłu takie przeszycie, które też dodaje w sumie coś, czegoś fajnego tej bluzce. I tutaj ma lekko zszyte rękawy. Słuchajcie, wcale nie jest łatwo znaleźć taką fajną, ładnie wyglądającą koszulkę, biały t-shirt. To nie jest takie proste, bo już trochę szukałam i akurat natknęłam się właśnie na taką w lumpeksie i uważam, że ta jest naprawdę fantastyczna, ma fajne wycięcie i szkoda, że nie wiem jaka to jest firma, bo pewnie bym poszukała i sobie kupiła jakieś w innych kolorach albo chociażby taką. Także naprawdę ta mi się bardzo podoba. I ostatnia rzecz to będzie również bluzka, a tym razem taka bardziej elegancka z firmy Zara. Jest to rozmiar S, ale widać, że ona jest też taka bardziej oversize'owa. To na pewno nie jest taka eseczka malutka, tylko ona ma tutaj właśnie taki, zobaczcie, zameczek rozpinany. Może ja niekoniecznie lubię takie zamki, bo lubię właśnie coś takiego bardziej w tym samym kolorze, w jakim jest bluzka, ale myślę, że tutaj fajnie się to prezentuje. Ona była kupiona na dostawie i ona kosztowała chyba 5 zł. Mi się wydaje, albo 4 zł, więc już troszeczkę więcej. Sama w sobie jest lekka, ale wydaje mi się, że też jest taką elegancką bluzką, po prostu pasującą do wszystkiego. Kolor to też jest taki beżyk, coś takiego, taka ecru bardziej, o, coś w tym stylu, może nie beżyk, ale jest elegancka, taka klasyczna na każdą okazję, także też jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. I to wszystko. Dajcie znać, która bluzka najbardziej Wam się podobała, którą byście sobie sami chętnie kupili. Koło mnie otworzyli niedawno lumpex i słuchajcie, na pewno tych filmów będzie trochę więcej i myślę, że będą takie bardziej tematyczne, czyli bluzki, tak jak tutaj pokazuję, jakieś sweterki, spodnie, sukieneczki. Zastanawiam się, kiedy przyjdzie taki moment, kiedy będę miała całą szafę po prostu w lumpeksie. Mam nadzieję, że no bez przesady, ale rzeczywiście trochę tych rzeczy kupiłam. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam do moich kolejnych filmów. Pozdrawiam, pa pa!